nasi ukochani ceremoniarze niech tutaj przygotują krzesło, wodę święconą. Jak wam dam znak, niech zapalą dwie świece. Świece paschał, przygotować świece procesyjne. Za chwilę ogłoszę, że będę poczęwał Matkę Chrzestną do tego wydarzenia i Ojca Chrzestnego. Na chrzest dzieci nienarodzonych Kościół zezwala. Znalazłem dokument i książkę wydaną z imprimatur świętej pamięci biskupa Hrabka z Radomia. Niech to troszkę będzie metr przed, żeby mógł stanąć między klęcznikiem. O, pięknie. Tam połóżcie wodę święconą, przygotujcie ampułkę, wodę, którą poświęcę. Moi drodzy, z tym, co się tu z wami dzielę, jest to wypadkowa mojej pracy rekolekcyjnej i misyjnej. W wielu parafiach, jak się proboszcz zgadzał, moi drodzy, prowadziłem nabożeństwo chrztu dzieci narodzonych. Nieprawdopodobne wydarzenia łaski. Dzieci nienarodzone, tu myślę o poronieniach, o martwych płodach i tym nieszczęsnym grzechu aborcji, którego skutki dziś tak mocno się jawią. Ta modlitwa ma na celu przeprowadzenie maleństwa waszego do nieba, a was uzdrowienia, uwolnienia od ciężaru. Dla wielu, którzy dokonali aborcji, dzisiejsze kazania o 11 są bardzo potrzebne, bo nie uwierzyli w miłość i wielu wraca do tego bez przerwy i szatan ich drąży. Widzisz? Bóg ci nie przebaczył. Widzisz? Ono by żyło. Widzisz? Ono by cię uśmiechało. I to jest tryumf szatana nad tobą. Dlatego po chrzcie narodzonych poprowadzę modlitwę nad ojcem i matką, którym dotknęło to nieszczęście. Tu, żeby uspokoić, w wielu przypadkach kobiety bardzo często były przymuszane. W wielu przypadkach była nieświadomość, bo świadomość tajemnicy życia dzisiaj jest o wiele większa niż przed 30 czy 20 laty, kiedy komuniści to tak wszystko ukrywali i podawali to jako zabieg, jako operacja na wyrostek, czy jakaś kosmetyka. I ciągle wam przedstawiano, że to jest płód. Kolejna uwaga dotycząca uspokojenia ducha. Kto tego grzechu nie wyznał na spowiedzi, to niech czym prędzej przy kolejnej spowiedzi wyzna Panu Jezusowi, bo wszystkie spowiedzi są nieważne i twarz cały czas na więzi żadana. Natomiast kto ten grzech już wyznał, proszę bardzo, że poza spowiedzią z całego życia niech do tego nie wraca. Proszę księdza, mnie to jeszcze wierci. Mnie to jeszcze gryzie. To ja mówię w takim razie, ty masz wypominki dzisiaj dla Pana Jezusa, bo On ci rozpowiedział, odpuszczam ci to. Dlatego radzę te kazania o Bożej miłości, Jego miłosierdziu. Kto nie uwierzy w miłość Boga, to nigdy się z tego nie uwolni. To musicie się tak rzucić w przestrzeń Pana Jezusa, że dziś koniec. On mnie uwolnił. Ja żyję nową rzeczywistością. Idę z ogromnym pędem do przodu. Bo inaczej to macie życie przez mękę. Im człowiek starszy, to go cały czas gotuje. No chłopie, kobito, Pan Bóg ci to wybaczył, wyznałeś. Przestrzegaj innych, młodych uwrażliwiaj, ale w to nie chodź. Często mówię, na misję miałem bez dwóch dzieci 500 my chcieli troszczę. 3 godziny. 3 godziny. Trzeba było być świadkiem, co się w kościele działo. To był jeden wielki szlog i jedno wielkie płakanie. Jeden wielki powrót do Boga. Drodzy rodzice chrzestni, pytam was w imieniu tych wszystkich, którzy tu do tego koszyka u ojca Pio złożyli na kartkach imiona dzieci do chrztu. Czy chcecie, aby te dzieci przyjęły duchowy chrzest? Czy wierzycie, że Pan swoją mocą jest w stanie przez ten akt naszej wiary, dar Jego łaski, przeprowadzić te dzieci do nieba? Wierzymy. Mój drodzy, taka jest nasza wiara. Tak jak ojcowie
nasi patriarchowie, prorocy, królowie przed Chrystusem czekali w otchłani na uwolnienie, tak te dzieci czekają na tę łaskę uwolnienia, dopełnienia. My dzisiaj w tej naszej małej wspólnocie dopełniamy ten obowiązek przedstawienia ich Panu, otwarcia bramy nieba dla nich, aby tam mogły trwać, orędować i modlić się za nami. Na to nabożeństwo zapraszam teraz naszych świętych. Przywołuję ich tutaj, aby oni tu przybyli. Przywołuję świętych wzywanych w litanii do wszystkich świętych, a następnie przywołam jeszcze imiennie patronów tych dzieci, które tu na tych kartkach są przedstawiane. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Proszę, Ojciec Chrzestny, pierwsze imię. Łukasz. Łukaszu, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Piotrze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Janie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Małgorzata, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Maryjo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Faustyno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ukochane dzieci maleństwa, które przed chwilą ochrzczyliśmy, stałyście się nowym stworzeniem. Przyoblekłyście się w Chrystusa. Niech radość nieba, która stała się waszym udziałem, spłynie również na nas, abyśmy mogli jeszcze z większą gorliwością biec za naszym Chrystusem Panem i bić się tu na ziemi o Jego Królestwo, teraz i na wieki wieków. Amen. Klęczymy. Na koniec chcę omodlić i uwolnić z ciężarowiny tych, którzy są po grzechu aborcji, aby Pan Jezus dotknął was, by wam pomógł, abyście się nie zakotwiczali w tych udręczeniach szatańskich, ale wszystko złożyli na Pana Boga. To modlitwa nad Ojcem i Matką. Łączę te dwie modlitwy. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, Dawco życia, dziękuję Ci za Twoją wszechną, ogarniającą miłość. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Syna swego jednorodzonego dał, aby zbawił świat. Dziękuję Ci, Jezu, za przyjęcie planu Ojca i wypełnienie misji zbawczej. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za tajemnicę wcielenia, za to, że w dziewiczym łonie Maryi utkałeś ciało Syna Bożego. Dziękuję Ci, Mario, że wyraziłaś swoją zgodę, by stać się Matką Boga. Proszę Cię teraz, Matko ukochana, stań teraz przy mnie i przeprowadź przez bolesne doświadczenia mojego życia. Ty, której stałaś pod krzyżem i patrzyłaś, jak umiera Twój Syn,
zmiażdżona bólem i kuchająca i wierna, byłaś przy nim do końca. Proszę Cię, stań przy mnie, bo jestem matką zranioną grzechem, matką, która zdradziła swoje dziecko i wydała na nie śmierć. Stań przy mnie, bo jestem ojcem, matką ukochana, który na swoje dziecko wydał wyrok śmierci. Gdy wspominam to wydarzenie, czuję w sercu boleść. Matko bolesna, stawiaj się za mną ojcem, proś Boga o ducha męstwa dla mnie, bym odważnie mógł spojrzeć i zobaczyć swoje rany. Weź mnie za rękę i zaprowadź do swojego Syna.